Cześć, witajcie. Jesteśmy w Krakowie. Nieopodal, dosłownie 2-3 km stąd jest centrum Krakowa, rynek główny, piękny kopiec Krakusa, a my jesteśmy na terenie szkoły, dokładnie liceum numer 15. Ze mną jest pan Rafał. Dzień dobry, panie Rafale. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Rafale, co tu się w ogóle dzieje? Dostaliśmy zlecenie na cięcia pielęgnacyjne jesienne drzew wokół budynku szkoły. No i próbujemy to jakoś sprawnie, bezpiecznie ogarnąć. Bezpiecznie, ale też tak, żeby było jeszcze bardziej bezpiecznie dla pewnie uczniów tutaj, którzy pewnie... Tak, tak, ze względu właśnie... Pojawiają się tu po weekendzie. Dokładnie, ze względu właśnie bezpieczeństwa uczniowskiego. Robimy to w sobotę i dzięki temu mamy pusty teren i również drzewa są przycinane, żeby dzieciom tutaj ze szkoły, uczniom nie spadło nic na głowę. Kara Gardens. Jest pan właścicielem, przedstawicielem firmy Kara Gardens. W kilku słowach, czym się pana firma zajmuje? Czym się zajmujecie? Firma zajmuje się zagospodarowaniem terenów zielonych, od zakładania trawników, ogrodów, poprzez pielęgnację i serwisowanie tychże terenów. Mhm. A ta zielona jaszczurka? A jaszczura pojawiła się u nas niedawno, działa z nami od początku roku, no i bardzo usprawniła pracę, przyspieszyła działanie i zwiększyła bezpieczeństwo na wysokości. Rozumiem, że byłby pan pewnie w stanie zrobić to, nie wiem, z drabiny albo z samymi linami, ale pewnie trwałoby to znacznie, znacznie dłużej niż... Bez takiego podnośnika. Tak, tak. Do niedawna robiłem to właśnie arborystycznie, czyli na linach, na uprzęży, stanowiska u góry, zakładanie. I trwało to zdecydowanie dłużej niż teraz z jaszczury, z podnośnika. Mhm. Dobra, to przeglądamy się jeszcze tym pracom. Są bardzo ciekawe i sprawnie to, jak widzimy, idzie. Po co? Pożyczę owocnych prac na wysokości. Nie, dziękuję, żeby nie zapeszyć. Działamy dalej.